miejsce celu, miasta, do którego jedziemy, i komputer sam ustali drogę najwygodniejszą, najłatwiejszą. Znamy to urządzenie z aut wyższej klasy, ale to dość dużo kosztuje. Jak to tutaj wygląda? Ile trzeba za to dopłacić? Za to nie trzeba w ogóle dopłacić. To jest wyposażenie seryjne nazywane ICS, czyli Integrated Control System, który poprowadzi nas wszędzie, umożliwi zatelefonowanie. Tutaj wkłada się kartę SIM do telefonu komórkowego i już możemy z tego dzwonić. Poinformuję oczywiście o temperaturze, o pogodzie, o stanie nawierzchni i tak dalej. Przejdźmy teraz do innych elementów tego nowego modelu. Rozstaw osi Alfy 166 wynosi 270 cm. To oznacza oczywiście dużo przestrzeni w środku. Możemy zobaczyć także, jak ukształtowane są tylnie fotele i ile miejsca jest między tymi fotelami. Może coś po silnikach. Zacznę może od najtańszej wersji. To jest silnik 2000, 155 koni mechanicznych przy 6400 obrotów. Moment obrotowy wynosi 19,1 kg przy 2800 obrotach. Prędkość maksymalna 213. Zużycie paliwa w mieście około 12,5 litra, poza miastem 7,5 litra, średnio poniżej 10 litrów. Może byśmy ruszyli, zapinamy pasy. Model, w którym teraz się znajdujemy, to model z silnikiem 2,5 litrowym, sześciozaworowym, 190 koni mechanicznych przy 6200 obrotach. Dobrze, to wobec tego ruszamy, pasy mamy zapięte, kierunkowskaz, wyjeżdżamy na ulicę. Na drogę w Hiszpanii. Na drogę i to mocno polną. Teraz może by mi pan powiedział, co tu jest, co ja tu tutaj czytam. Mamy, wszystko nam mówi nasz komputer pokładowy. Mówi nam, ile trwa nasza podróż. 4 minuty. Tak. Jakbyśmy się z panem czas dłuży. Rozumiem, szybkość. Do tej pory żeśmy przejechali 2,5 km. Jedziemy teraz z zawrotną szybkością 35-36. Nie nadążam już teraz. Zbliżamy się do 40 km na godzinę. Ja może na moment wrócę do skrzyni biegu. W tej chwili wskaźnik pokazuje, że jesteśmy na trzecim biegu i ręcznie możemy przerzucić to na, no właśnie, na bieg czwarty. Proszę pana, kiedy ten samochód pokaże się w Polsce? W października rusza sprzedaż w 60 krajach. Niech pan powie, ile ten samochód może kosztować. Tego sam nie wiem. Zaczyna się tutaj za 3 dni wielki zjazd dealerów z całego świata, dealerów Alfa Romeo. Będzie podana cena. Na pewno będzie cena konkurencyjna. Proszę pana, o tym, że cena będzie konkurencyjna, to ja słyszę od wszystkich firm samochodowych na świecie, a od Fiata szczególnie.